Sztuka pomagania. Przy polnej drodze rosła grupa nagietków. Kwiatkom żyło się dobrze. Pięły się ku słońcu, co róż wypuszczały nowe zielone listki. Lecz pośród nich był jeden, który nie domagał. Zmagał się z kryzysem. Nie był w stanie rozprostować listków. Był blady, z trudem unosił łebek ku górze. Nagietki pochylały się nad nim i litując się mówiły: biedaku, źle wyglądasz. Niektóre radziły mu: powinieneś lepiej rosnąć. Bierz z nas przykład. Przecież my radzimy sobie doskonale. Inne strząsały ze swoich listków krople rosy. Masz, biedny nagietku. Jeszcze inne użalały się nad nim. Jaki on słabiutki, jaki herlawy, jaki mizerny. Żaden z nich nie zdawał sobie sprawy, że stojąc tak i opłakując wiotkiego kwiatka, zasłania mu słońce. I to dlatego nagietek nie może wrócić do zdrowia. A przecież wszyscy chcieli tak dobrze. Historia nagietków pokazuje, jak ważna w relacjach z otaczającym nas światem jest świadomość. Zanim postanowimy komuś pomóc, powinniśmy zastanowić się, jaka jest relacja między nami a tą osobą. Czy nie stawiamy się ponad nią? Czy nasze działanie może przynieść niezamierzone efekty? Czy wychodzimy z założenia, że wiemy najlepiej, czego komuś potrzeba? Czy pamiętamy, że wszyscy od siebie zależymy? Otaczający nas świat jest systemem powiązań, dlatego te same pytania możemy zadać, analizując relacje międzyludzkie i międzynarodowe. Przyjrzyjmy się kryzysom humanitarnym, które dotyczą obu tych wymiarów. Wyobraź sobie, że dzieje się coś nagłego i nieprzewidywalnego. Klęski żywiołowe. Konflikty zbrojne. Epidemie. Sytuacja ta nie dotyczy jednej osoby, lecz dużej grupy. Takie zdarzenia nazywamy kryzysami humanitarnymi. Gdy tak się dzieje, niektóre regiony radzą sobie z takimi sytuacjami lepiej niż inne. Dlaczego tak jest? Można wytłumaczyć to na przykładzie drzewek bonsai. Rośliny te nie są w stanie osiągnąć swojego pełnego potencjału, nie z powodu niedoskonałości nasion, z których wyrastają, lecz przez zewnętrzne warunki. Podobnie dzieje się z ludźmi. Niektóre osoby lub społeczności, z uwagi na to, jak wygląda lub wyglądała ekonomia, historia i polityka, są bardziej wrażliwe na skutki kryzysów humanitarnych. Gdy osoby, które spotyka kryzys humanitarny, nie mają dostępu do systemów ostrzegawczych, a miejsca, w których mieszkają, nie są odpowiednio przygotowane, te same wydarzenia mogą mieć dotkliwsze skutki. Kryzys odczuwalny jest silniej również wtedy, gdy trwa długo lub gdy cyklicznie się powtarza. Dlatego czasami potrzebna jest pomoc z zewnątrz. Udzielają jej inne kraje i organizacje pozarządowe. Tego typu działania nazywamy pomocą humanitarną, ponieważ służy ochronie życia i zdrowia ludzi. Podczas kryzysu ludzie pozostają bez środków do życia, mieszkania, opieki zdrowotnej, jedzenia i wody, tracąc jednocześnie perspektywy na ich zdobycie. Brakuje im nie tylko rzeczy materialnych, ale także żyją w niepewności, boją się o najbliższych i swoją przyszłość. Pomoc z zewnątrz nie oznacza, że lokalne organizacje i społeczności nic nie robią, wręcz przeciwnie. Jednak często potrzebują wsparcia, pomocy, która nie jest bezrefleksyjną litością, lecz stanowi odpowiedź na ich potrzeby. Na czym najczęściej skupiają się takie działania? Na odbudowie domów i zapewnieniu tymczasowych schronień, udzieleniu pomocy medycznej, zapewnieniu dostępu do żywności i wody, budowie toalet, zapewnieniu dzieciom miejsca do nauki, dostarczeniu przedmiotów pierwszej potrzeby, odbudowie wodociągów, dróg i sieci energetycznej. Działania te dążą do przywrócenia sytuacji sprzed katastrofy. Niezależnie od ich typu, pomoc humanitarna ma na celu ratowanie życia i zdrowia bez względu na to, kim są cierpiący ludzie, jakiego są wyznania czy narodowości, jakie mają poglądy polityczne czy wygląd. Każdy człowiek jest inny i każdy kryzys jest inny. Dlatego zawsze powinniśmy starać się zrozumieć sytuację i potrzeby drugiej osoby. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasz wspólny świat.
Wiesz już, czym jest pomoc humanitarna. Czas zastanowić się, co ty możesz z tym zrobić. Pamiętaj, każda zmiana zaczyna się od wiedzy, a ta wynika z ciekawości. Dlatego rozglądaj się wokół, zadawaj pytania. Poszerzaj wiedzę o świecie i relacjach pomiędzy krajami. Zdobytą wiedzę przekazuj innym. Im więcej osób pozna problem, tym większa szansa na jego rozwiązanie. Rozmawiaj ze znajomymi i rodziną. Zachęć swoją klasę i nauczycielkę do udziału w programach edukacyjnych PACH. Wspieraj pomoc humanitarną poprzez organizowanie akcji. Wspólnie możemy uczynić świat lepszym i bardziej sprawiedliwym dla wszystkich.
Szarą myszkę o północy spotkał w lesie geniusz Loci. Mała myszka tak się bała, że przed świtem osiwiała.
Otóż witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj ugotujemy sobie cebulę po radomsku. Oczywiście z nutką polskości, bo prawda, polska cebula to taki nasz znak narodowy. Otóż teraz dynia już ugotowana, bardzo fajna, aromatyczna, ale najlepiej wybrać z niej pestki i te wszystkie wewnętrzne nasiona, które mogą nam potem się kłócić z resztą dania, ale teraz najlepszy moment, oczywiście cebula. Cebula w garnku obok się już gotuje, już ćwierczy. Otóż mamy tutaj już pietruszkę ugotowaną, a więc zajmijmy się samą sałatą. Oczywiście mamy już tą sałatę ładnie rozłożoną, na to damy dynię pokrojoną w kosteczki. Do tego oczywiście cebula i jeszcze raz cebula. Oczywiście gruszką został już garnek cały tutaj natarty, więc ma bardzo ładny aromat tutaj owocowy. Czosnek są pokrojony, wrzucony do tego garnka, o, też obok niego znajduje się też papryka, rzepa i oczywiście cebula. Tak powstało to danie, złożone z paru dań, bym nawet mógł powiedzieć, czyli tam znajduje się ta cebula wraz z sałatką i roladą, wszystko rodem z Radomia, przyciągnięte polskim tradycyjnym smakiem. Życzę Państwu smacznego, zapraszam do widzenia na mojej strony na Facebooku, żegnam się i do widzenia. Hey, nice balance. Thank you.